MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam, Hubert Pieściwojewski, Dawid Załęcki, siema. Cześć, witam. Słuchaj, ale twoja córa zrobiła furorę u mnie na kanale, widziałeś? No widziałem, że zarobiłeś, byś się podzielił, nie? Zobaczcie, kolejny, przed chwilą Filipek chciał kasę z wyświetleń, teraz ty. Mało wam tutaj z tych frików? Nie, ja żartuję. Też się śmieję. Słuchaj, ale bardzo medialna dziewczynka. Jak ona zareagowała na to wszystko? Bo tam, nie wiem, chyba ze 150 tysięcy osób to obejrzało. Na TikToku wszędzie latała. Nie wiem, jak zareagowała, bo nie rozmawiałem z nią na ten temat, czy zareagowała. No, to była w wywiadzie, cieszyła się wtedy, no ale ona tak już nie wraca do tego, no. Słuchaj, a Denis jak zareagował na słowa siostry? Przyjechał w końcu, czy nie? Nie widziałem go jeszcze. Okej, okay, dobra. Słuchaj, bardzo mocny panel był. Z tego, co widziałem, to mało te mieliście szansy do głosu. Jak ty ocenisz to wszystko, co tam się działo pomiędzy Ciosem, Jóźwiakiem, Najman nagle się pojawił, potem jeszcze Filipek w piąskówkach, no grubo było. Nie, no powiem dzisiaj nawet i zaskoczyło mnie to trochę, bo ale myślałem, że będzie gorzej, ale było w sumie śmiesznie, nie? Ostatnio był gorszy panel, ostatnio było tak troszkę smętnie, bo jechali non-stop, to samo, aż wiesz, już nudziło się, nie? A dzisiaj chociaż było śmiesznie, dużo się działo, wiesz, z każdej perspektywy, z różnych stron atakowali, więc było dobrze, nie? W sumie to miałeś tam takie darmowe wejście, takie show po prostu sobie obejrzałeś, no nie? No, pośmiałem się trochę dobrze. Nie? Dawid, powiedz a propos tej buły ostatniej, co dostałeś, bo ja oglądałem jakiś, był z tobą urywek, mówiłeś, że bardzo dobra była. Tak, zjedliśmy dobra. Z czym? Stare mogły się zjeść, nie, widzisz? No właśnie, ja żałuję, że nie zrobiłem tego, ale ona nie dojechała praktycznie do Torunia Sałości, bo kawałek zjadł tutaj buła, bo dałem mu, żeby sprawdził, czy nie, znaczy ja sobie chciałem sprawdzić, czy Bóg wie, co tam z tą bułą nie było, tak zażarł kawałek sam, no to widzę, że jest czysta, więc co, jeszcze Sławek zjadł, ktoś tam jeszcze po drodze kawałek, część my zjedliśmy po drodze w samochodzie, całą relację zrobiłem i jeszcze do domu zostawiłem trochę dla córy. Słuchaj, ale ta bułka z serem to już taki się zrobił, taki klasyk, bo nawet widzę, że tam ludzie czasami w komentarzach piszą ten bułka z serem właśnie Dawida. Musisz kiedyś zrobić i wstawić na story ludziom, żeby zobaczyli. Tak, zrobię. No. A drugą z keczupem. Dawid, już niedługo starcie. Jak przygotowany jesteś do tego pojedynku? 5 dni, tak? Tak, 5 dni. No jak przygotowany? Ja tam się nie umiem oceniać samemu. Tak naprawdę wyjdę do klatki, to wtedy będzie pokaz tego wszystkiego, zweryfikuję klatka, jak tam moje przygotowania wyszły, czy dobrze, czy źle, czy coś wyszło, czy nie wyszło. Także ja nie lubię się sam oceniać, wiesz? Słuchaj, jak rozmawiałem już z Patrykiem, to mówił tak, Dawid... Patryk, to ten gruby? Buła, no tak. Dawid Wsteczny Załęcki. Tak. Jak ty możesz się do tego ustosunkować? Będzie ten wsteczny bieg podczas walki z Patrykiem, czy raczej pójdziesz jedynka i dwójka do przodu? Nie, no będzie. Będzie wsteczny. No jak może być jedynka i dwójka do przodu? Będzie wsteczny. On próbuje, Dawid Wsteczny, mnie wymusić na to. Ale nie. Gra nie będzie po jego dyktando, tylko pod moje. Nie? Widzisz, ale to już chyba jest... takie doświadczenie, że już nie musisz nic nikomu udowadnić, bo tutaj wiesz, wszyscy zawsze mówią, że tak, ja wjadę, zabiję, a ty mówisz wprost, tak jak będzie, no nie? No tak, wyjdę i zobaczę, jak to będzie. No jak będzie walka się potoczy, to tego nie wynika. Ani on, ani ja. To, że mówi, że wygra, no to jest jego tylko nadzieja, a to jak będzie, to się okaże, nie? Słuchaj, oglądałeś ostatnie KSW Epic, czy nie? Tak. No. Mam do ciebie pytanie, słuchaj, bo tam były takie też różne zasady, na przykład zasady Pride'u, były te stompy na głowę, soccer kiki. Ty myślałeś, żeby kiedyś, nie wiem, czy miałeś chęć wystąpienia właśnie na takich zasadach? Nie, ja nie trenuję MMA, ponieważ ja mam rozwalone lędźwie, wiesz? Aha. I ogólnie bardzo mi przeszkadzają w normalnym trenowaniu, ale jakoś sobie radzę i wiesz, cierpię na co dzień z tym, ale jakoś sobie daję radę, nie? Jakoś już mam patent na to, już wiesz, coś mnie czasami boli dłużej, to czegoś nie robię, ale jakoś, wiesz, to już długo mnie boli, to już kilkanaście lat, nie? Ale jakoś te kilkanaście lat już trenuję, jest okej, okay. Ale nie chcę ryzykować, że gdzieś tam w parterze przy jakiejś zrywce coś mi strzeli, już sobie w ogóle nie potrenuję, nie? Tym bardziej, że parter, wiadomo, musisz się bardzo wyginać tam w tym parterze i siłować. Wolę sobie odpuścić i sobie trenować. Mamy Tchelidow, Tomasz Adamek. Widziałeś, oglądałeś? Tak. Jak ocenisz? Tak, widziałem. No, to co, no, przerwało się, skończyło się. No.
Szkoda, co? No szkoda, pewnie szkoda. Szkoda, bo już Mamet wygrał drugą, trzecią rundę. W ogóle na kartach punktowych był remis, ale to dlatego, że dostał ten ujemny punkt za obalenie. Obalał w boksie. Słuchaj, no co, ja tutaj ci nie będę przedłużał. Widzimy się w piątek. No już niedługo. Trzymaj się. Hej. Na razie.